Sądzę, stawia sprawę jasno. Wojna polega na dezinformacji, polega na. Wojna jest sztuką wprowadzania w błąd. Dzisiaj byśmy powiedzieli sztuką tworzenia fake newsów, jakichś takich narracji zasłaniających rzeczywistość. I w tym sensie kluczowe dla jakby jego rozumienia, takie słowa klucze, które się najczęściej pojawiają, to jest okrążanie, wyczekiwanie, prowokowanie. My to dzisiaj troszeczkę bardziej czujemy, mam wrażenie. Jakby wychodzimy z takiego obrazu konfrontacji z otwartymi przyłbicami, ale jakby właśnie myślenie chińskie nawet od niego nie zaczynało. Co więcej, Sun Tzu podkreśla, że prawdziwa wojna to taka, którą wygrywa się zanim dojdzie do bitwy, i powinniśmy robić wszystko, aby do tej bitwy nie doszło. Rzeczywiście, historycznie może powiedzmy tak, Chińczycy czy państwo chińskie unikało konfrontacji z innymi imperiami. Z wielkimi takimi organizmami politycznymi. Ale jak gdzieś sobie były jakieś ludy w Azji Środkowej, albo jacyś tacy jeszcze niezorganizowani politycznie Wietnamczycy, albo lud Miao na terenie dzisiejszego Syczuanu czy Yunnanu, który tam troszeczkę wierzgał, to nie mieli żadnej litości. No, generalnie, jeżeli sobie spojrzymy już na pierwsze takie wieloletnie, bo 4 wieki rządzące państwo dynastii Han, no to przecież. Han Wudi oparł się prawie że na Morzu Kaspijskim. Raczej nie doszedł tam drogą negocjacji. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Chyba nikt interesujący się współczesnymi stosunkami międzynarodowymi nie ma wątpliwości, że to w regionie Indo-Pacyfiku zapada duża część rozstrzygnięć politycznych, które z dużą dozą prawdopodobieństwa ukształtują porządek międzynarodowy na najbliższe dekady, a może nawet dłużej. Kiedy analizuje się chińską politykę, chińskie działania polityczne, bardzo często w tym kontekście eksperci zwracają uwagę na pewną specyfikę chińskiej kultury strategicznej, no, szczególnie na jej odmienność względem zachodniego patrzenia na wojnę i politykę. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dawid Rogacz, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filozof religii i kultury, specjalizujący się w filozofii chińskiej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii historii, autor książki wydanej już po polsku i po angielsku, jeśli się nie mylę, Chińska filozofia historii od początku do końca XVII wieku. Dawid, witam cię serdecznie u nas i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam, bardzo się cieszę, że mam możliwość poruszenia tego kontrowersyjnego, a jednocześnie nie do końca rozpoznanego właściwie chyba tematu. Dawidzie, szanowni państwo, jeżeli mogę, to rozpocznę od postaci, którą tak, przepraszam sobie za taki humorystyczny wtręt. No nie może się obyć większość prac licencjackich i magisterskich, a nawet doktorskich z dziedziny bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. Nawet część książek opatrzonych jest cytatem Sun Tzu, czyli postaci, która można powiedzieć, no, bardzo często utożsamiana jest z wyrażaniem takiego chińskiego myślenia strategicznego o wojnie, o polityce. No i tutaj tą egzemplifikacją jego czy też chińskich poglądów jest właśnie dzieło pod tytułem Sztuka wojny. I chciałbym Ciebie na wstępie poprosić o właśnie parę słów o samym Sun Tzu oraz o przywołanym przeze mnie dziele, jakie są jej główne założenia, jakie oddziaływanie na faktyczne myślenie i działanie Chińczyków w tym dziele ty dostrzegasz. Tak, rzeczywiście. To jest jakby też humorystyczne w tym sensie, że rzeczywiście wchodząc do jakiejś księgarni, jeżeli mielibyśmy w ciemno obstawiać, jakie książki poświęcone kulturze chińskiej albo w ogóle filozofii znajdziemy, to na pewno tam obok Machiavelliego i nie wiem, Michała Hellera będzie Sztuka Wojny. Zwykle tłumaczona pewnie z angielskiego, niestety. Jest to dzieło rzeczywiście, które można interpretować na wiele sposobów. Jako
pewien, nie wiem, manifest realizmu politycznego właśnie w dziedzinie stosunków międzynarodowych, czy nawet prakseologicznie. Natomiast przede wszystkim, kiedy ono powstawało, było rozumiane jako traktat z zakresu strategii militarnej. Jakkolwiek ten tytuł polski, który mamy Sztuka wojny, jest nieco mylący, gdyż w tytule mamy Sundze Binfa, czyli metoda, fa jako metoda, albo standard, czyli model. I rzeczywiście w pewnym sensie Sundze modeluje nam tą strategię militarną, w takim sensie, że jakby znosi pewne założenia. Jeżeli nam się nie uda zrobić tego, to zróbmy to. Jakby on je tak troszeczkę konkretyzuje. I podkreśla też, że nie jest to właśnie sztuka w sensie, no nie wiem, przepisu na udane danie, tylko zestaw podejść, nastawień i rozwiązań, które pozwolą nam się odnaleźć w bardzo dynamicznej sytuacji. Jest taki jeden znamienny fragment w rozdziale czwartym, że Sundze, o którym zaraz powiem w ogóle, kim ewentualnie on był, jeżeli był, pisze, że to, że nie przegramy jakby, to czy nie przegramy, nie zostaniemy pokonani, zależy od nas, ale to, czy zwyciężymy, od nas nie zależy, tylko zależy od wroga. I to też jakby zbiega z tą ideą, że nie ma nic haniebnego w ucieczce. Ucieczka, która jest brakiem porażki, jest w tym sensie zwycięstwem, jest jakimś rozwiązaniem po prostu sytuacji. Ale to jakby wyraża taką, bym powiedział, pokorę. Bo tak jak zresztą w Machiavelli, mamy taki obraz, że to jest w pewnym sensie taki ready-made i to trzeba odhaczyć i jakby mamy wtedy zwycięstwo. To już jest myślenie też na marginesie takie typowo europejskie, takie teleologiczne. Zamknięcie się na jakby zmienność wydarzeń i oczekiwanie tego, że będziemy przeprowadzeni aksjomatycznie od jakichś przesłanek do jakichś konkluzji. To absolutnie to nie jest sztuka wojny Sundzy. A co do samego Sundzy, no nie wiemy, czy istniał, bo to jego imię Sunu to jest jakiś taki ślad, ja bym powiedział nawet euchemeryzmu. Po prostu to jest generał Sun. I być może jest to imię, pod którym krył się faktyczny autor, Sun Bin, i jest to też zresztą na marginesie jeden z wielu traktatów militarnych. Później one zostały skanonizowane jako tak siedem klasyków militarnych, więc może powiem tak, to nie jest tak, że tylko sztuka wojny jakoś ukształtowała myślenie militarne chińskie. Absolutnie nie. Natomiast prawdopodobnie jest najstarszym z tych klasyków militarnych, czytanym rzeczywiście przez cesarzy, zwłaszcza tam później sungowskich. A ma to o tyle znaczenie, że właśnie już dynastia Sung jest tą dynastią realnie zagrożoną przez Dżurdżenów, później oczywiście Mongołów, więc jakby też powrót do tego dyskursu strategicznego nie był przypadkowy i on jakby też płynął odgórnie, jakby to zalecenie ponownego przyjrzenia się tym klasykom militarnym. Ale Sung jest też, wydaje mi się, ciekawy jako takie emblematyczne, właśnie taki pierwszy wyraz tego myślenia strategicznego, co było już wtedy widziane jako kluczowe. A powstawało to w okresie walczących królestw, bojujących państw, czyli poniekąd wojny totalnej, o której to skali też zapominamy, bo mówimy o armiach co najmniej kilkunastotysięcznych, bitwach, których no, grzebano żywcem, gdzie ginęli cywile, gdzie rozwija się naprawdę broń z perspektywy nie wiem, średniowiecznej masowego rażenia, kusza na przykład. Tak? Więc jakby w tym klimacie to powstaje. I jest tam wiele znamiennych pojęć, które wydaje mi się nie do końca odpowiadają naszemu pojmowaniu wojny, a już na pewno nie takiemu kształtowanemu przez von Clausewitza. Bo Sundze stawia sprawę jasno. Wojna polega na dezinformacji, polega na. Wojna jest sztuką wprowadzania w błąd. Jeśli byśmy powiedzieli sztuką tworzenia fake newsów, jakichś takich narracji zasłaniających rzeczywistość. I w tym sensie kluczowe dla jakby jego rozumienia, takie słowa klucze, które się najczęściej pojawiają, to jest okrążanie, wyczekiwanie, prowokowanie. My to dzisiaj troszeczkę bardziej czujemy, mam wrażenie, jakby wychodzimy z takiego obrazu konfrontacji z otwartymi przyłbicami, ale jakby właśnie myślenie chińskie nawet od niego nie zaczynało. Co więcej, Sundze podkreśla, że prawdziwa wojna to taka, którą wygrywa się zanim dojdzie do bitwy i powinniśmy robić wszystko, aby do tej bitwy nie doszło. Czyli wywieramy jakby presję tak naprawdę strategiczną, taką, którą dziś moglibyśmy właśnie określić, gdzieś wrzucić w ramy geopolityczne, tak? Czyli nie wiem, jakby to, co jakby czynił Putin poniekąd, jakby próby jakiegoś szantażu gazowego,
To było postępowanie poniekąd wzdłuż tych linii, tak? Działanie, to już była właściwa wojna. My się mówimy wojna ekonomiczna, wojna taka, to jest wojna już po prostu. Bitwa jest tylko jakimś wyrazem. Zresztą Sun Tzu mówi, że jeżeli dochodzi do oblężenia miasta, zwłaszcza zimą, to jest to już absolutnie najgorsze z rozwiązań. Tak należy, jakby już ostateczna ostateczność. Musimy dążyć do tego, żeby wojnę wygrywać właśnie poprzez stworzenie, wykreowanie pewnych sytuacji. To jest bardzo takie, bym powiedział, konstruktywistyczne, ale i o tym jakby się czasami, mam wrażenie, zapomina. Natomiast z drugiej strony ten, jakby w cudzysłowie, konstruktywizm, no jest, ponieważ jest sztuką manipulacji, manipulujemy kimś, zwodzimy kogoś. I to się spotyka tak ciekawie z momentem realistycznym, rozpoznania tych warunków, tych ludzi, których mamy, tego terenu, który mamy, tego czasu, który mamy. Nie jest to jakby, żebyśmy też nie popadli w skrajność, jakaś taka, nie wiem, apoteoza właśnie zwodzenia w sensie niemal magicznym, wręcz przeciwnie. Bo Sun Tzu wymienia w którymś momencie takich pięć warunków właśnie takich modelowych, standardowych, które jego zdaniem powinny nam dać sukces. Nie wiadomo, czy dają, ale powinny. I to jest właśnie jedność władcy z ludem, jego osobiste zdolności, wysokie morale ludzi, które jakby on uważa też należy nim manipulować. W takim sensie, że no obiecujemy ludziom, nie wiem, powrót do domu, że zobaczą swoje żony, ci żołnierze i tak dalej. Bardzo instrumentalne podejście do, powiedzmy, światopoglądu czy jakby moralności, w sensie czegoś prywatnego, tak jakby generalnie sfery wartości, ale wreszcie właśnie sposobny czas i sposobna sytuacja. I na tym pojęciem sytuacji bym się chciał na chwilę zatrzymać, jeżeli mogę, bo ono jest bardzo ciekawe, bo ten termin szy, on oznacza jakby pewną po prostu przewagę w takim sensie angielskiego advantage, że jakby to take advantage of something, ale jakby mamy też samą advantage. I taki sztandarowy przykład, jaki podaje Sun Tzu, to jest ukształtowanie terenu. Kiedy stoimy na wzgórzu i widzimy z tego wzgórza lepiej, co się dzieje, niż przeciwnik, który jest na dole. I jakby to jest taki pewien model myślenia o sytuacji militarnej. Musimy jakby właśnie ją właściwie rozpoznać w połączeniu z odpowiednim czasem, w sensie greckiego kairos. I to pojęcie też, pojęcie tej sytuacji, szy, ono później zostanie podjęte także przez myślicieli konfucjańskich, którzy nie są, powiedzmy, szczerze kojarzeni generalnie z jakimkolwiek myśleniem strategicznym, ale przynajmniej z teorią wojny ofensywnej. Jeszcze zanim do Konfucjusza, chciałbym dopytać jeszcze o Sun Tzu jedną rzecz, bo w europejskiej kulturze myśli, a chyba nawet takiej kulturze popularnej, on został zgeneralizowany jako taki poradnik, jak odnosić sukces. Zresztą nawet wydanie Sztuki Wojny, które ja mam osobiście, to jest takiej serii jakiejś właśnie dla ludzi, którzy, nie wiem, chcą zmienić swoje życie i odnosić sukces w biznesie. A powiedz mi, jaka jest recepcja współczesna Sun Tzu w Chinach? To znaczy, czy ten traktat jest jeszcze czytany? Czy on jest tylko klasykiem, do którego się odwołujemy, ale nikt go nie czyta i nikt go nie zna dobrze, albo zna się go tylko w takim wyobrażeniu powszechnym, szkolnym? Czy to jest jednak ciągle dzieło w jakimś sensie żywe pośród społeczeństwa, a przede wszystkim elit chińskich? Znaczy w ogóle tutaj nie ma potrzeby czynić takiej dysjunkcji, bo jeżeli jest znany w sensie szkolnym, to już następuje dyfuzja w kulturze chińskiej. Trzeba pamiętać, że ten model nauczania chińskiego, on jest, mówiąc tak kolokwialnie, pewną pamięciówką. Więc jeżeli jakieś cytaty krążą, to one muszą też oddziaływać na to, jak pojmowane są pewne sytuacje. Ale generalnie ta recepcja sztuki wojny, ona nie jest zawieszona w próżni, tak? Bo mamy też jakby już określony kształt kultury współczesnej i ona jest znacząco, bym powiedział, zapośredniczona przez może nie tyle marksizm, co to, co ze sztuką wojny uczynił Mao, o czym może później powiem, jeżeli będzie taka możliwość. Sama jakby natomiast kultura, powiedzmy, jakbyśmy na chwilkę wyskoczyli, akademicka, jest raczej zdominowana przez filozofię współczesną konfucjańską, taką, która w swoim jakby pewnym, no, może nie powiedzieć moralizatorstwie, ale przynajmniej takim założeniu konstytutywności jakichś wartości moralnych dla ludzkiego działania, odcina się od tego typu perspektywy. Więc jakby to bym powiedział, że jest pewien taki niedosyt może, tak jak czasami rozmawiam z pewnymi badaczami, tego, że w sensie rozwoju twórczego pewnych koncepcji na styku akademii i, powiedzmy, świata życia,
społeczeństwa, nie mamy do czynienia z takim renesansem idei militarystycznych i legistycznych, jaki dokonuje się w odniesieniu do choćby konfucjanizmu. Natomiast uważam, że to jest troszeczkę ten element wyparcia, bo historycznie właśnie te idee się do pewnego stopnia zlały. I może to nie jest tak dualistyczne, ale jednak w praktyce dość często władze się po prostu odwołują do tychże idei, zakładając je jako pewien taki oczywisty, samozrozumiały kontekst działań politycznych. I takie odniesienia również możemy odnaleźć u Xi Jinpinga czy generalnie innych członków elit chińskich. Tak naprawdę został wywołany temat, czy też postać filozofa chińskiego Konfucjusza. I tutaj, jeżeli mógłbym poprosić Ciebie, no trochę podobnie jak w przypadku Sun Tzu, to znaczy no, w takim, nazwijmy to, najbardziej ogólnym i powszechnym rozumieniu filozof ten zajmował się kwestiami zarówno etycznymi, społecznymi, jak i politycznymi. No nas siłą rzeczy najbardziej interesują te jego poglądy dotyczące polityki, dotyczące tego, jak tą politykę kreować i realizować, więc czy moglibyśmy Ciebie również poprosić o przybliżenie w kilku słowach tej postaci? No i znowu, jakie były jego główne założenia i poglądy, i też trochę wykorzystując to, o co pytał Paweł, czy współcześnie też jesteśmy w stanie dostrzec właśnie to oddziaływanie jego myśli, czy też jego założeń na współczesne Chiny? Jasne. Znaczy, jeśli chodzi o postać samego Konfucjusza, to on zdecydowanie nie był wojną zainteresowany. W takim oto sensie, że w tak zwanych dialogach, czyli analektach, zbiorze wypowiedzi mu przypisywanych, odnajdujemy słowo Luan, oznaczające chaos wojenny, jako jedną z rzeczy, o których Konfucjusz nie mówił. Więc to jest moja bardzo zdawkowa odpowiedź, ale to nie znaczy, że konfucjaniści nie mówili, ci, którzy przychodzili po nim. Dlatego tylko krótko, może dlatego Konfucjusz o tej wojnie, o przemocy w ogóle nie chciał mówić, znaczy nie chciał mówić ze względów wychowawczych, bo ona się i tak dokonuje i nie ma sensu poniekąd tego jeszcze podnosić, jego zdaniem. W takim jakby sensie, że no nie wiem, jeżeli torpedujemy dzieci wiadomościami, nie wiem, z Syrii i tak dalej, to poniekąd w jakimś takim okrężnym sensie normalizujemy wojnę i przemoc. Sprawiamy, że staje się ona częścią codzienności tej obserwowanej, więc Konfucjusz wychodzi z założenia, lepiej w ogóle o tym nie mówić. Jeżeli to się już dzieje, zostawmy to. No ale nie wszyscy się jakby w tym zakresie z nim zgadzali. Jeszcze taki inny powód, dla którego Konfucjusz takie rozwiązania, powiedzmy już w sferze politycznej, odrzuca, jest taki, że jego zdaniem one są paradoksalnie nieefektywne. To znaczy nie spełniają, nie realizują postawionych sobie celów. To jest taka jakby ciekawa polemika, bo on mówi, że jeżeli no, jakby sprawujemy władzę, czy osiągamy pewne cele przy pomocy kar i przemocy, no to tak szybko jak te kary, przemoc zanikają, posłuszeństwo czy cokolwiek, jakby jakąkolwiek pewną więź stabilizującą system polityczny chcieliśmy wytworzyć, ona zanika. Natomiast jeżeli ludzie są samozdyscyplinowani przez obyczaje i przez poczucie wstydu, to jest to system stabilniejszy. Więc on jakby chce przekonać poniekąd takiego despotę. Jeżeli chcesz, jeżeli ci zależy na stabilności ustroju, to zapomnij o tego typu rozwiązaniach. Tak? Postaw na obyczajność. I to było wyzwanie od początku dla tych myślicieli konfucjańskich, powiedzmy z jakiegoś takiego prawego skrzydła konfucjanizmu, którzy jakoś chcieli, no nie odchodząc od mistrza, jednak rozwijać tą prawdę. I wśród tych siedmiu klasyków militarnych my na przykład odnajdziemy dzieło, nazywa się Łudzy, przypisywane Wu Qi, który rozwijał taką, powiedzmy, konfucjańską odpowiedź na Sun Tzu. I on tam właśnie przekonywał, że władca pociąga wtedy, kiedy jest przykład, władca dowódca, bo to jakby jedno i to samo, ale dowódca wojskowy pociąga swoich żołnierzy wtedy, kiedy jest dla nich przykładem moralnym, kiedy jest autorytetem. I też nie jakakolwiek moralność czy morale, jakby chciał Sun Tzu, ale ta moralność konfucjańska jest najbardziej efektywna w ogóle militarnie, w takim oto sensie, że jeżeli tak mamy ukształtowanych żołnierzy, to oni jako ci ojcowie faktycznie do tych rodzin chcą wrócić. Więc zależy im na zwycięstwie. Jakby to są takie próby bardzo, bardzo ciekawego grania, nawigowania między jakby właśnie tym takim idealizmem poniekąd moralnym Konfucjusza, a wymogami wojny. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać, że konfucjanizm jako filozofia stanowił odpowiedź na zwłaszcza inną konkurencyjną szkołę, mianowicie motyzm.
Motyzm był o tyle ciekawy, oni bardzo krótko powiem, ale on był o tyle ciekawy, że uważa się, że motystami w ogóle byli eks-żołnierze najemni. To jest taka stara już teoria chińska, którzy później, jak już przestali pełnić służbę, byli takimi wędrownymi strategami, wędrownymi inżynierami. Im zawdzięczamy rozwój też nauki chińskiej, nawet jakby fizyki, takiej optyki. Natomiast, co ciekawe, byli pacyfistami. Jak gdyby naoglądali się już tyle obrazków, że przekonywali ludzi co do tego, że wojna ofensywna jest niemoralna, gdyż sprzeciwia się zasadzie troski powszechnej, zgodnie z którą to powinniśmy wszystkich darzyć jednakową troską. Kiedy zaczynamy darzyć troską większą dla naszych bliskich, to koniec końców nic nie powstrzyma nas przed tym, żeby znaleźć powód dla zabicia obcego, innego, barbarzyńcy. Więc oni jakby sprzeciwiali się wojnie ofensywnej, ale jednocześnie uważali, że mamy święte moralne prawo do wojny we własnej obronie. I rozwijali bardzo intensywnie strategię obrony miast, budowy murów, kontrwywiadu. Nawet kiedyś w pogromcach mitów testowano jakieś ich rozwiązania. Nie wiem, tam w kanałach faktycznie, czy się da przy pomocy jakiejś takiej puszki usłyszeć, jak ktoś się skrada. Jakby to naprawdę bardzo technicznie to zostało rozwinięte. I to też dało wielu konfucjanistom do myślenia, że faktycznie można coś takiego rozwinąć. Można być strategiem takim moralnym. I rozwiązanie konfucjanizmu było o tyle może na pierwszy rzut oka takie trochę paradoksalne, że w odróżnieniu od motistów oni znaleźli sposób do jakby artykulacji takich racji moralnych dla wojny ofensywnej, bo od motizmu też się odcinali. Uważali, że jest naturalne dla naszej moralności, że kochamy bardziej naszych krewnych, rodaków, niż osoby obce i barbarzyńców. I muszą być pewne racje moralne, dlatego że koniec końców w którymś momencie się po prostu bronimy. I wszystkie kampanie wojenne, które przedsiębrali cesarze kierujący się rzekomo przynajmniej, jakby to też jest kluczowe, rzekomo przynajmniej w takim sensie expressis verbis, mając te klasyki konfucjańskie na ustach, jakieś kampanie, no takie bym powiedział, niekoniecznie humanitarne, one były bronione przez konfucjańskich ministrów jako nie wojny, a wyprawy karzące. Punitive Expeditions, czyli tutaj przepraszam za dygresję znowu, ale jakby specjalna operacja, tak? Czyli wprowadzamy taką dystynkcję teoretyczną, która jakby nie o to chodzi, żeby kogokolwiek przekonywać, ale ma charakter tak naprawdę ideologiczny. I wtedy, kiedy my dokonujemy czegoś takiego, no to jest akt wymierzania sprawiedliwości, a więc coś dobrego. By nie powiedzieć, że my jakby jakąś łaskę wyświadczamy nawet generalnie populacji, wprowadzając porządek, bo oczekuje się od takiego właśnie władcy czy dowódcy, który ma być przykładem moralny, że on bierze na siebie tą odpowiedzialność, której na siebie zwykły człowiek nie weźmie. Więc jeżeli jest w państwie chaos, to on ten chaos wyeliminuje. Jeżeli chaos jest ubrany, to ten chaos też zostanie wyeliminowany i jakby przywrócenie porządku jest tym warunkiem minimalnym, którego oczekuje lud. I to jak w jakimś takim perwersyjnym sensie się po dziś dzień nie zmieniło. To znaczy, jeżeli jakby to tysiąc lat ponad wygaszania oczekiwań ludzi wobec władzy sprawiło, że rzeczywiście trzeba naruszyć elementarne warunki bytowe, zagrozić poczuciu bezpieczeństwa i stabilności, żeby ludzie się buntowali. I ten bunt zresztą jakby ma charakter nie tyle rewolucji, co wołania o restaurację. Restaurację utraconego porządku, tak? Bo każda taka rebelia chłopska historycznie się kończyła po prostu zmianą warty, nową dynastią, a nie nowym porządkiem. Więc to jest ciekawe, że w ramach też jakby tego dyskursu, jakby też sam lud to rozumie, że to jest coś, co trzeba zrobić, jakby trzeba sobie ubrudzić ręce. Nawet jest taki cytat u Konfucjusza, on jest taki właśnie trochę intrygujący, że pewni bracia, którzy byli znani z tego, że troszczyli się o swoich rodziców w sposób taki naprawdę znamienity, nie chcieli jakby zaangażować się we władzę, gdyż literalnie nie chcieli sobie ubrudzić rąk. I Konfucjusz to potępia. To wejdę ci w słowo, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja patrząc przez okulary no, naszego wykształcenia polskiego, zachodniego, widzę tutaj, słyszę tu echo Thomasa Hobbesa, prawda, i tego suwerena, który na koniec wkracza i brudzi sobie ręce, ale też takie nasze rozumienie polityki, które chyba cytat z Kaczmarskiego fajnie wyraża, że polityka to w krysztale pomyje, to z wiersza o Witkacym. Ale chciałbym ci zadać inne pytanie, bo w takim powszechnym, popularnym dyskursie funkcjonuje taki pogląd, że Chiny
to państwo, które jest niesamowicie pokojowe i taki aforyzm nawet się ukuł w publicystyce. Chiny to kraj, który nie toczy wojen ofensywnych. Czy mógłbyś się do tego odnieść? Dobrze podejrzewam, że to, co ty powiedziałeś, no, że wyjaśniłeś to trochę chwilę temu, nie toczą, bo robią operacje specjalne cały czas, więc w swoim rozumieniu nie toczą wojen ofensywnych, ale jak to powinniśmy rozumieć? Czy rzeczywiście Chiny nie napadały na swoich sąsiadów w takich kategoriach, w jakich no, my w naszym kręgu kulturowym zwykliśmy przyjmować no, działania imperialne? Nie, no oczywiście, że napadały. Tylko po prostu, kiedy napadano na barbarzyńców, to było okej. Tutaj też można zauważyć pewien taki rys, że rzeczywiście historycznie może powiedzmy tak, Chińczycy czy państwo chińskie unikało konfrontacji z innymi imperiami, z wielkimi takimi organizmami politycznymi. Ale jak gdzieś sobie były jakieś ludy w Azji Środkowej, albo jacyś tacy jeszcze niezorganizowani politycznie Wietnamczycy, albo lud Miao na terenie dzisiejszego Syczuanu czy Yunnanu, który tam troszeczkę wierzgał, to nie mieli żadnej litości. No, generalnie, jeżeli sobie spojrzymy już na pierwsze takie wieloletnie, bo 4 wieki rządzące państwo dynastii Han, no to przecież Han Wudi oparł się prawie że na Morzu Kaspijskim. Raczej nie doszedł tam drogą negocjacji. Więc jest to oczywiście, jest to. Bo tutaj piękny ten cytat przywołałeś, ten kryształ rzeczywiście, jest to sposób, w jaki Chińczycy chcą być odbierani. I nieprawdopodobnie im na tym zależy. Jakby to jest też pozostałość tego myślenia konfucjańskiego, że gdyby byli odbierani jako ci, którzy gdzieś wkraczają, zniszczą ten porządek, a nie ratują, są proszeni o pomoc, to jest skaza na tym jakby wizerunku, który kreują. Kreuje przecież Xi Jinping, bo jak sobie przeczytamy tą jego książkę, którą powiedzmy, że on napisał, to tam są też takie wysiłki bardzo usilne, żeby gdzieś też przywoływać te ideały harmonijnego społeczeństwa, wspólnoty przeznaczenia i tak dalej. Generalnie optuje on tam za naturalną hegemonią tak naprawdę, to znaczy sytuacją, w której Chiny właśnie są uznane za hegemona i mają prawo do podejmowania pewnych decyzji. No ale umówmy się, że taką sytuację w rozumieniu właśnie Sundzy też trzeba wykreować. I jeżeli druga strona się na to nie zgadza, no to w tym momencie musi mieć miejsce takie undercover. I w strefie ideologicznej ono cały czas ma miejsce. I uważam, że będzie dalej miało miejsce, w tym sensie, że rzeczywiście ludziom Zachodu i no, wiadomo, Stanom Zjednoczonym znacznie po prostu łatwiej przez gardło przechodzi przyznanie się tego, że tak, dokonujemy jakby nawet interwencji. Tutaj nawet chodzi o sam fakt interwencji. Jest pewne założenie takiego porządku międzynarodowego i jakby działanie Chin wynika z tego, że ma określoną jego wizję. I jeżeli powiedzmy walczą o coś, to po to, żeby przywrócić właściwe, naturalne miejsce w tym porządku. Czyli generalnie działamy jako harmonizer, tak? Ale to nie mogą zaburzyć tego porządku. Oni nie interweniują. Interweniuje Zachód, tak, który jakby tego nie rozumie. I tu się tak dziwnie spotykają te kategorie tradycyjne i oczywiście marksistowska krytyka imperializmu. Natomiast absolutnie tak nie jest. To zanim jeszcze do Mao, to chciałbym dopytać o jeszcze jedną rzecz, która chyba później też zostanie wyartykułowana, bo zobacz, jak to w takim razie, patrząc z perspektywy konfucjańskiej i tradycji Sun Tzu, jak Chińczycy patrzą na kategorię, na problem, co my określamy na Zachodzie porządek międzynarodowy? Bo kiedy my mówimy o porządku międzynarodowym, to mamy takie wyobrażenie od pokoju westfalskiego przez Jałtę, Poczdam, wcześniej Wersal, wcześniej Wiedeń, takiego jakiegoś układu pomiędzy najsilniejszymi podmiotami, które określają zasady koegzystencji międzynarodowej. I te zasady są aktualne aż do czasu kolejnego ich zakwestionowania. I teraz na naszych oczach kształtuje się nowy porządek. Czy chińskie myślenie się w takie rozumienie wpisuje, czy jednak właśnie nie, bo tamte porządki były jednak w kręgu zachodnim zawsze ustalane, a tu mamy podmiot inny. Tutaj zaznaczam, że Rosję rozumiem również jako część Zachodu, tak, w tamtym rozumieniu oczywiście tych poprzednich układów międzynarodowych. Tak. No, znaczy tu w ogóle kontekst historyczny jest ważny, bo Chiny w momencie takiego swojego największego historycznego upadku politycznego, tak zwane stulecie upokorzeń,
zaczęły się odnajdować w ramach tego porządku międzynarodowego, który, dodajmy, to jest kluczowe dla tej rodzącej się teorii stosunków międzynarodowych w Chinach, obejmował też Japonię. Japonia tutaj zawsze była wymieniana jednym tchem z tymi właśnie mocarstwami europejskimi, które te Chiny dzieliły, które miały te swoje strefy wpływów jakby w państwie czy w poszczególnych miastach typu Tianjin. Więc jakby Japonia jest tym wrogiem od początku tak naprawdę ingerencji poniekąd tego porządku międzynarodowego we wcześniej w mniejszym, większym stopniu izolujące się międzynarodowo państwo qingowskie. I ta wizja jest dlatego, ja bym powiedział, dość odważnie zbudowana na resentymencie. To znaczy, jeżeli sobie czytamy takie publikacje właśnie, które gdzieś adresują problematykę Tianxia, czyli tego, co pod niebem, jakby powołują się na to klasyczne, starożytne pojęcie jakby właśnie pewnego ładu politycznego ponadpaństwowego, to one zdecydowanie zauważają, że jakby Chiny w pewnym sensie z uwagi na właśnie swoją pozycję historyczną, na to, jak ten sposób sprawowania rządów i też rządów nad ludźmi w Chinach przełożył się na stabilność tego ustroju jakby całego regionu, to one są poniekąd predestynowane do roli lidera albo przynajmniej jednego z liderów. I jakby tutaj ta praca, powiedzmy, ideologiczna, czy oczywiście polityczna, jest nastawiona na, tu się troszeczkę powtórzę, ale to jest naprawdę taki motyw, który się już pojawiał od dawna, przywrócenie Chinom ich właściwego miejsca. I to taka ciekawostka, że na chwilkę właśnie wracając do tego, czy Chiny prowadzą wojny, jest takich myślicieli kojarzonych z tak zwanym ruchem samoumocnienia, nazwa też znamienna, który to ruch miał jakby właśnie zastanowić się, jak przy pomocy z wykorzystaniem zachodnich technologii i nauki przywrócić pozycję Chin i też przebić chińskie wartości. Zheng Guanyin, on był chyba, wydaje mi się, pierwszym takim myślicielem, który stworzył kategorię wojen ekonomicznych. I on już w 1897 roku pisał, że wojny ekonomiczne będą wypierać wojny typowo militarne. I jeżeli Chiny chcą zwyciężyć, to muszą zacząć prowadzić też wojny gospodarcze. I on zresztą był w stanie przystać na wiele rozwiązań zachodnich, nawet parlamentaryzm, w czym różnił się od pozostałych, ale właśnie z uwagi na to, jakby takie zorientowanie na cel, jakby niemalże celu święca środki, po to, aby w koniec końców świat rozpoznał, uznał, że to Chiny jakby nie sprawują władzy, bo to też jest niewłaściwe określenie, ale że się harmonizują czy koordynują rozwój spraw międzynarodowych. I jakby to też się przekłada, widzimy, na konkretne jakby, może nie dyrektywy polityczne, ale takie postawy, to znaczy, że ten rząd chiński czuje się zawsze taki jakby bezpośrednio urażony, kiedy nie jest zapytany, kiedy jego zdanie nie jest uwzględnione, a już zwłaszcza, kiedy jest otwarcie zignorowane. Jest no, przeczulony na, do poziomów dyplomatycznego absurdu na punkcie, nie wiem, na przykład informacji na lotnisku, tak? Czy to jest Chinese Taipei, czy to jest Taiwan, prawda? Więc jakby to z naszej perspektywy to może ktoś powie, o, typowo chińskie tam ratowanie twarzy, ale de facto to są też elementy soft powerowe obok tych ekonomicznych, prowadzenia wojny i tworzenia jakby porządku, z którego wyłaniają się po prostu naturalnie Chiny, w miarę możliwości niekonfliktowo. I jakby w to się też wpisuje to takie hasło, które w którymś momencie wykreował Xi Jinping, czyli wspólnota przeznaczenia, Ming Yuan Gong Tong Ki. To znaczy przeznaczenie rozumiane jako coś, na co jesteśmy skazani, tak jak Polska położona między Niemcami a Rosją. Czyli to jest takie myślenie nieteleologiczne. Jakby w tym sensie Stany Zjednoczone, które wchodzą z butem do Iraku czy Afganistanu, mówiąc, wprowadzamy tu pokój, wprowadzamy demokrację, jakby operują takim myśleniem teleologicznym, finalistycznym, a jakby tutaj Chiny w tej sferze ideologicznej się temu przeciwstawiają. Uważam, że to jest istotna różnica w ogóle w myśleniu o porządku międzynarodowym. To założenie, że on jaki jest, że historycznie idealizując, najwspanialszy był wtedy, kiedy to Chiny dominowały nad światem, ale dominowały w sensie ekonomicznym, populacyjnym. Przecież Jedwabny Szlak nie był formą, nie wiem, opresyjnego zniewolenia Imperium Rzymskiego, prawda? Tu chodziło koniec końców o koegzystencję tychże imperiów. To też jest przeciwstawiane temu, jak lansują politykę międzynarodową Stany Zjednoczone. Więc jakby
W tym sensie chodzi o stworzenie po prostu warunków koegzystencji, ale niestety na chińskich zasadach. I tutaj zdecydowanie też przyznaje się właśnie palmę pierwszeństwa tym kryształom, wracając do tego swojego użytego przez ciebie porównania kryształom chińskim. To znaczy, że jakby Chińczycy ze swoimi wartościami stabilności, bezpieczeństwa, spójności zdecydowanie jakby przeważają, w sensie jakiejś takiej przewagi moralnej, nad zachodnimi ideałami wolności, rzekomo niczym nieskrępowanej, indywidualizmu. I bardzo chętnie też chińskie władze podejmowały, i dlatego jakby ta kampania przeciwko COVID-owi jest taką spektakularną porażką, takie głosy, które się u nas pojawiały, a widzicie, Chińczycy sobie poradzili. Nie to, co u nas. I to też jest taki troszeczkę niepokojący argument za tak naprawdę podążanie w stronę autorytaryzmu. Tak, bo to jest wypadkowa wielu czynników, także tego, że społeczeństwo chińskie od dawna było jakoś obeznane z, powiedzmy, nie wiem, noszeniem maseczek, jakby zupełnie inna kultura mobilizacji społecznej, ale ja widziałem takich publicystów, którzy no, umizgi czynili, tak, do jakby tego sposobu zarządzania, powiedzmy, kryzysem. Jaki to zły Zachód tutaj jest, że sobie z tym nie radzi. W myśl zasady, że do wolności trzeba zmusić, to jakby Chińczykom niby wychodzi to lepiej. Więc to jest też sposób, w jaki oni chcą budować ten porządek międzynarodowy. Znowu tak właśnie okrążając, wywołując wręcz pewne zmiany w nastawieniu, w myśleniu, w kojarzeniu się z czymś jak te Instytuty Konfucjusza i szereg innych jakby organizacji, które mają to robić, chociaż nie do końca oczywiście są jeszcze w tym zakresie skuteczni, choćby dlatego, że żyjemy w dobie globalizacji pewnych rzeczy się nie da ukryć, nawet jeżeli nie będziemy mówić o obozach, w których są przetrzymywani Ujgurzy, to mamy Google Maps i zdjęcia satelitarne. Więc na pewno to jest pewien problem, czy tak jak teraz te zamieszki, które najchętniej byłyby zamiecione pod dywan. Nie da się niestety wszystkiego zamieść pod dywan. I to jest problem, który stoi przed tym chińskim sposobem kreowania porządku międzynarodowego, w którym oni wyrastają na naturalnego hegemona. To jak możemy przejść do ostatniej postaci, którą chcieliśmy wywołać, i mamy tutaj na pewno przekonanie, że jest to postać, którą można byłoby analizować na tylu płaszczyznach. Myślę o Mao Tse-tungu. Jest to postać, no, powiem dyplomatycznie, kontrowersyjna, tak? Z jednej strony jest, no, utożsamiany za osobę, która odpowiada za śmierć dziesiątków milionów ludzi, z drugiej strony jako, no, autor, tak, jeden z głównych postaci rewolucji, wprowadzenia komunizmu, no potem jakby tego komunizmu na chińską modłę, czyli maoizmu, o który oczywiście chcemy ciebie zapytać, więc jakby tutaj tych elementów do analizy jest bardzo wiele i ta postać cały czas budzi bardzo wiele emocji, dla części jest bohaterem, dla części no jest postacią, która przede wszystkim w tym długim okresie swojej aktywności polityczno-społecznej popełnił bardzo wiele błędów, ale znowu, żeby starać się wyjąć z tego pewną esencję, to czy możemy cię poprosić jakby o zaprezentowanie jego głównych poglądów, no i tego, na ile już postać, która, no, można powiedzieć, kształtowała Chiny w XX wieku, na ile właśnie jego założenia polityczne dotyczące pozycji i roli Chin, no, są współczesne w dzisiejszej polityce zagranicznej państwa środka. Znaczy, ja się skupię bardziej na myśli strategicznej, bo rzeczywiście, gdybyśmy mieli tutaj o myśli politycznej mało mówić, to postaram się pokrótce, bo czasu by nie starczyło. I całkowicie się z Tobą zgodzę odnośnie takiej pewnej dwoistości jego obrazu. To znaczy, Mao, rewolucjonista, który tak heroicznie przed tym Kuomintangiem uciekał, i jednak powiedzmy, że przynajmniej dał nadzieję ludziom w tym czasie, jakieś tam sukcesy organizacyjne, też takie naprawdę pierwsze lata Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście okupione jakby też śmiercią wielu chłopów uznanych za obszarników, tak? Ale jednak parcelacja ziemi, powiedzmy jakaś tam industrializacja jeszcze wtedy nieczyniona na modłę wielkiego skoku, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, no, higien, jakby cała taka działalność, powiedzmy, u podstaw, to jeszcze było w miarę okej, później rzeczywiście było coraz gorzej. Należy też pamiętać, to jakby nie, absolutnie mało nie usprawiedliwiam, a zaraz podam taki ciekawy przykład, dlaczego nie należy go usprawiedliwiać, nawet jeżeli rzeczy, które się działy, nie odzwierciedlały jego intencji. Ale też trzeba pamiętać, że w którymś momencie Chiny wpadły w taką typową pułapkę państwa rządzonego przez dyktatora. Znaczy, no powiedzmy, Mao, który podróżował na wieś w czasach wielkiego głodu,
obserwował jakieś takie pola pełne zboża i jakby tam stęki przed nim odgrywano, tak? Generalnie. I on był przekonany, że to wszystko działa. On wracał z całkowicie odwróconym feedbackiem. Natomiast kiedy pewne rzeczy do niego dochodziły, to rzeczywiście był, można powiedzieć, w sensie politycznym zbyt idealistyczny jak na marksistę, w takim oto sensie, że uważał, że jakby nie tyle te warunki zweryfikowały te jego pomysły, co po prostu widocznie były niewystarczająco konsekwentnie realizowane. Na przykład właśnie on był rozczarowany, powiedzmy, przebiegiem rewolucji kulturalnej. Ale nie dlatego, że wymknęła mu się jakby spod kontroli i tyle zła wyrządzono i zniszczono, nie wiem, klasztory buddyjskie i taoistyczne. To stwierdził, że jednak się mylił i Chiny będą potrzebowały przez trzech, czterech takich rewolucji kulturalnych do końca XX wieku. Więc jakby można powiedzieć, że był nieusatysfakcjonowany skalą okrucieństwa, ale w innym sensie. Więc Mao nie należy usprawiedliwiać, ale trzeba pamiętać rzeczywiście, że Mao był filozofem. I Mao zaczął się zajmować filozofią, zanim został marksistą, zwłaszcza zainteresowany darwinizmem społecznym. I to mu chyba niestety zostało, jeżeli chodzi o jego podejście do eksperymentów społecznych, tak powiem oględnie. I wśród wielu jakby takich elementów jego rozważań na różnej formie czynionych, później rzecz jasna przemówień, ale też zdarzały się takie eseje. Myśl strategiczna, myślę, że zajęła takie poczesne miejsce. Jest to taka część dziedzictwa Mao, która się, może nie to, że zdezaktualizowała, ale rzeczywiście jest podejmowana dzisiaj bez kozery. Znaczy, o ile przywoływanie jakiejś interpretacji marksizmu, a już zwłaszcza, nie wiem, idei rewolucji permanentnej, no byłoby wstydliwe dla Komunistycznej Partii Chin, która generalnie zupełnie w inną stronę poszła wraz z Deng Xiaopingiem. O tyle te pomysły strategiczne Mao, one są przywoływane. One krążą jako cytaty i tutaj te same elity nie mają z tym problemu. I rzeczywiście Mao strategiem był genialnym. Po prostu Mao jako Mao, człowiek, który z tym, co miał, osiągnął to, co osiągnął, jest jakby niewątpliwie tutaj w sensie realistycznym, zawieszając wszelkie osądy moralne. Ale to, co on robił w latach 30., ten jego długi marsz, to jest absolutny strategiczny geniusz. I na fali jakby tychże kampanii, tej wojny partyzanckiej, on napisał m.in. taki traktat o wojnie przewlekłej, Wenchijiu Zhejiang, no i oczywiście też o sprzeczności. I tam gdzieś możemy mieć wgląd w tą jego jakby taką filozofię wojskowości, czymś strategiczną. I wydaje mi się, i to też jest zdanie także jakby wśród sinologów chyba podzielane, że jest to taki najwybitniejszy posąg właśnie teoretyk wojskowości i generalnie strategii militarnej w Chinach. I wiele, wiele idei jest tam podjętych na nowo i zreinterpretowanych. I był to poniekąd ulubiony myśliciel Mao, co też dużo mówi o nim samym. I jeszcze tylko trzymając się jakby jego myśli, musimy pamiętać, że dla Mao wojna generalnie jest sytuacją poniekąd wyjściową. Konflikt, antagonizm i wreszcie, kluczowe pojęcie dla jego dialektyki, sprzeczność. To jest sytuacja wyjściowa w sensie naturalna, to znaczy rzeczywistość jest złożona poniekąd ze sprzeczności. Niektóre z nich mają formę już antagonistyczną, inne jeszcze jej nie mają, czyli są nieantagonistyczne, utajone. Niektóre, jak on pisze, są pryncypialne w danym momencie, inne nie. I jakby to też wymaga pewnej elastyczności. I Mao mówi, że no jeżeli najechała nas Japonia i ona jest zagrożeniem jako imperialistyczne państwo sprzężone jeszcze z przemysłem kapitalistycznym, tym militarnym, jest zagrożeniem dla istnienia w ogóle państwa chińskiego, to nie miał w pewnym sensie problemu z zawieszeniem broni między Kuomintangiem a komunistami, bo uznał, że w tym momencie sprzeczność między imperializmem a semifeudalnym państwem chińskim jest pryncypialna. A tamto jakby schodzi na dalszy plan. Więc jakby przez Pozwolę sobie, pryzmat. przepraszam, nie, chciałem małą dygresję zrobić, bo to, co ty mówisz, wpisuje się w takie myślenie, przenosząc to na dzisiejsze czasy, że sprzeczność pomiędzy interesem Chin a Stanów Zjednoczonych jest wyższa niż pomiędzy Rosją a Chinami, w związku z tym odkładamy kwestie ewentualnych sporów na później, tak jak słynna rozmowa Denga i Cartera czy Kissingera o Tajwanie, że tą kwestię odkładamy dla kolejnych pokoleń. Ale przepraszam, proszę, Nie, kontynuuj, jasne, to, przeskakiwałem. ale dokładnie tak jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że to dalej trwa.
I my może postrzegamy taką kapitulację, natomiast dla Chińczyków to jest po prostu elastyczność. I w tym traktacie o wojnie przewlekłej mało właśnie mówi, że każdy strateg potrzebuje by wyważenia planowości, elastyczności. To nie jest tak, że się rzucamy na głęboką wodę, nie wiemy, co się dzieje. Potrzebujemy jakichś pojęć i zrozumienia tej sytuacji, zrozumienia praktycznego, czyli wielu jakby właśnie siatce dialektycznego, ale też ponieważ jesteśmy dialektyczni, to jesteśmy też elastyczni. I musimy te plany modyfikować. Te plany mają być po prostu przedłużeniem tego, jak rzeczywiście rozwijają się pewne tendencje zdarzeń politycznych. I wtedy jakby odłożenie czegoś na później absolutnie jakby nie jest żadnym problemem, ujmą, wręcz przeciwnie. Mao zresztą na fali jakby swoich rozważań o wojnie chińsko-japońskiej, on ujął takie trzy kluczowe etapy wojen i konfliktów w ogóle. I jego zdaniem najpierw jakby taka wojna przybiera postać strategicznej ofensywy najeźdźcy i strategicznej jakby strategicznego bronienia się i przygotowań do kontrofensywy ze strony najechanego, no i tu wiadomo, to były Chiny, tam konkretne przykłady przytacza i lokuje to też historycznie. Drugi etap to jest taka jakby strategiczna konsolidacja tej pozycji, taki trochę stalemate i dalsze przygotowania do kontrofensywy i potem jest strategiczna kontrofensywa wykorzystująca słabości wroga. Więc jakby cały ten obraz wojny, on jest ukształtowany na modłę partyzantki. Czy ona jakby postać takiego przejęcia siły poniekąd, wykorzystania tych ze słabości, czyli jakby to jest też ten rys charakterystyczny dla Sun Tzu. Tu mi się też przypomina taka analogia ze sztukami walki azjatyckimi, gdzie jakby te wszystkie style tygrysa i tak dalej, one polegają najczęściej na tym, że my mamy przejąć energię, z którą jesteśmy uderzani, jakby wymierzyć ją do tej osoby, zamiast jakby inicjować atak i marnować tą naszą energię. Więc jakby gromadzimy tą energię i elementem też gromadzenia tej energii jest w języku mało mobilizacja ludzi. I tu podkreślał, że istotne jest, czy jego zdaniem w ogóle kluczowy czynnik świadomościowy, ale on od razu się broni przed takimi zarzutami subiektywizmu, bo on jest oczywiście idealistyczny i ble. I tutaj każdy marksista wiadomo, że jest materialistą i wie, skąd te idee się biorą i że one są po prostu jakby funkcjonalne, stanowią tylko nadbudowę pewnych stosunków społecznych, powiedzmy już. Tak, ale jakby to oznacza też, że jako istoty, ludzie, jako istota, jak on pisze, działające, ta nasza świadomość jest istotnym elementem naszego działania po prostu, jest jakby pewną formą praktyki po prostu. I to jest szczególna forma praktyki, którą trzeba wykorzystać, w sensie pewnej propagandy, mobilizacji ludzi. I jest też takie jakby zdanie gdzieś i w Czerwonej Książeczce odnotowane, że jeśli mamy ludzi, mamy wszystko, tak? To znaczy Mao wierzy, że już trochę w odróżnieniu od Sun Tzu i to jest jakby coś, co pewnie myśl, która stała za tymi porażkami jego projektów, że jeżeli mamy wystarczająco tej energii zgromadzonej, to uda nam się nawet poniekąd wbrew ograniczeniom rzeczywistości, czy pewnym takim jakby konieczności cierpliwego czekania na rozwój zdarzeń, po prostu osiągnąć zamierzony rezultat. I tutaj widzisz taka myśl, ostatnie pytanie już, ale takie pytanie połączone trochę z refleksją, bo zobacz, jak spojrzymy na tradycję zachodnią, to ona ma charakter, tak powiem, w uproszczeniu mesjanistyczny. To znaczy, ona zakłada, że człowiek jest taką istotą uniwersalną, każdy, który żyje na Ziemi, w związku z tym pewne prawidłowości są uniwersalne dla wszystkich. I teraz pytanie w kontekście Chin i tego, co mówisz o Mao, no bo to już było w naszej rozmowie, ale chyba warto do tego wrócić. To znaczy, jeżeli strategia chińska wynika z tego, co Chiny zdeterminują jako cel w danym momencie, bo są elastyczni i potrafią jakby to dialektycznie do tego podchodzić, to jak w takim razie, a jednocześnie budują tą całą maskirowkę, tu odwołam się do rusycyzmu, która ma na celu jakby nieujawnienie wrogowi tego naszego rzeczywistego celu działania albo zmanipulowanie go, to jak ty, patrząc na współczesny świat, to co się dzieje, jak ty postrzegasz, jaka jest wizja chińskiego porządku międzynarodowego? Co jest celem, który Chiny chcą zrealizować? Czy możemy użyć takiej kategorii, jak mieliśmy Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana, dzisiaj chwiejący się albo już upadły, tego jeszcze nie potrafimy ocenić, czy Pax China, tutaj z angielskiego, Aksinika. Pax Sinica, tak, to jest taki cel, no, strategii wielkiej chińskiej globalnej. No, wydaje mi się, że tak. I tylko jeżeli na chwilę jeszcze tak jedną nogą w mało zostanę, to jest
Odpowiadając bardziej już na pytanie Łukasza, to ta kwestia polityczna. Najbardziej problematycznym elementem myśli przewodniczącego Mao było właśnie to, że przeszedł on w którymś momencie na pozycje poniekąd trockistowskie, to znaczy zaczął właśnie uważać, że nie ma żadnego celu dziejów, że to jest myślenie właśnie pochodzące gdzieś z takiej, koniec końców wręcz zachodniej eschatologii, czyli mówi, że mesjanizmie. I ponieważ sprzeczności są naturą rzeczywistości, rewolucje tylko jakby z nich wynikają, kiedy pewna jakby ilość sprzeczności poniekąd w jakość przechodzi nowo, tak, to wybucha. To rewolucje nas czekają stale. I będzie seria rewolucji kulturalnych, rewolucji płciowych, rewolucji technologicznych. Mao spekuluje, że nawet jeżeli nastanie komunizm, będą dalej miały rewolucje związane z pojawieniem się nowych wynalazków. Że nawet jeżeli ludzkość doprowadzi Ziemię do zniszczenia albo sama wyginie, to jakaś rasa postludzka albo ludzkość żyjąca w kosmosie będzie dalej przechodziła przez rewolucję. To uważał Mao, więc to jest nieprawdopodobnie radykalne. I to już jest późny Mao. Taki ktoś powie Mao z demencją, ale to jest, jakby się czyta najlepiej akurat, bo przez to, że był za przeproszeniem odklejony, to ja mam wrażenie, że był szczery. No i to oczywiście są idee, które nie są do wprowadzenia z jednej prostej przyczyny. Otóż Chińczycy zabrnęli w którymś momencie w propagandę w takim oto sensie, że oznajmili, że realizują komunizm. I później, kiedy zaczęli dokonywać tych reform otwarcia, oczywiście zrobili krok w bok, czy do tyłu w rozwoju historycznym, próbując najpierw zbudować ten kapitalizm, którego się w sensie leninowskim wykształci socjalizm i później komunizm, no ale jednocześnie cały czas mamy partię komunistyczną. Jak zapytamy Chińczyka o to, jak się nazywa cezura pod tytułem 1949, ona się nazywa w historiografii oficjalnej Jiefang, czyli wyzwolenie, po wyzwoleniu, przed wyzwoleniem. To jeżeli wyzwolenie już nastąpiło, to co my mamy robić? Tak? Więc jakby to jest pewien problem i tutaj Mao sugerowałby, że należałoby burzyć coś. Dlatego Mao też w trakcie rewolucji kulturalnej, czy wcześniej jeszcze, antagonizował członków partii. On uważał, że partia w którymś momencie stała się wrogiem ludu. I dlatego jako wielki sternik stał po stronie tych Hunwejbinów. I to był moment, kiedy już zaczęli się wszyscy niepokoić autentycznie. Bo miał takie zdolności właśnie te charyzmatyczne do mobilizowania faktycznie tych mas. I z tego powodu to myślenie zostało takie, ja bym powiedział, poniekąd takie marksizm oczyszczony z osadu eschatologii zachodniej. Zostało odrzucone. No i co w to miejsce? W to miejsce wszedł taki trochę zmarksizowany konfucjanizm z ideą właśnie harmonijnego społeczeństwa. To zostało później oczywiście rozciągane powoli na porządek międzynarodowy, ale nie śmiało. Śmiało to dopiero właśnie czyni Xi Jinping z tymi ideami tam wspólnoty przeznaczenia. I tak powraca idea Pax Sinica. I nie bez powodu tutaj mamy w sferze samej takiej ideologii odwołania do właśnie Imperium Hanów, do jedwabnego szlaku. Tutaj jest to czynione, że tak powiem, wręcz z pewną dumą, że oto następuje to, przepraszam, wstawanie z kolan. Natomiast co się do końca potem Pax Sinica kryje, to chyba nikt nie wie. I należy właśnie pamiętać, że jeżeli wartości takie jak demokratyzm, wolność wypowiedzi, stowarzyszania się są uznawane przez Chińczyków za jakby bagaż kulturowy Zachodu, co więcej taki, który jest koniec końców szkodliwy dla tych wartości przez nich uznawanych za bazowe, czyli przede wszystkim dobrobytu społecznego, to jest to ład, w którym ten dobrobyt międzynarodowy, jakby, jeżeli byśmy szukali pozytywów, to byłby podstawowy, wydaje mi się, cel Pax Sinica, czyli dobrobyt międzynarodowy. Coś, co też stoi w sensie jakichś humanitarnych ideałów za kolonizacją Afryki. Natomiast jest to dobrobyt osiągany wszelkim kosztem. Wydaje mi się, że w sensie hierarchii wartości my jesteśmy jako ludzie Zachodu w stanie znieść brak tego dobrobytu, jeżeli zaspokojone zostanie nasze pragnienie takiej wolnej samorealizacji, ekspresji naszych przekonań i ideałów. I to jest coś, z czym mielibyśmy chyba problem. I problem mają też w tym sensie Chińczycy, że wbrew właśnie tym sloganom, oni chcieliby reformować samą właśnie ideę porządku międzynarodowego. To jest tak trochę metapoziom. I pytanie jakby, czy my tego chcemy? Oni chcieliby poniekąd zmienić Europejczyków na bardziej chińskich,
i zakładają, że my jakby w sumie będziemy przekonani przez te wartości po prostu, jakby płynnie przechodzą od wartości rodzinnych, które przecież przechodzą oczywiście kryzys na Zachodzie, do tego, że no poniekąd jakby spolegliwość i sama w sobie i jakby przyzwolenie na no właśnie tego typu zawierzenie władzy, tak, która to władza jest zawsze w Chinach taką figurą ojcowską, ale ojca, który bije. Że to jest coś, do czego my dzisiaj strapieni epidemiami, konfliktami, na co my przystaniemy. No i wydaje mi się, że ta wojna na Ukrainie, tocząca się i postawa Chin, to jest takie trochę sprawdzam, które pokazało, że nie tylko w sensie praktycznym Chiny nie są jeszcze na to gotowe, ale fakt, że czynią jakby te jakieś elementy pomocy w stosunku do Rosji, jakieś tam samoloty gdzieś tam w nocy o północy przelatujące, to koniec końców przynosi Chińczykom wstyd, bo wywiązują się pewnie z jakichś porozumień wcześniejszych, aktualnych między Xi a Putinem, natomiast jednoznacznie pokazują, że w sytuacji tak gwałtownego naruszenia stabilności i dobrobytu nie są w stanie wyjść poza doraźne układy polityczne związane z tym, że jakby ich celem jest de facto stabilizacja władzy, ale komunistycznej partii w Chin, nad Chinami. I to jest problem, bo jeżeli Chiny rzeczywiście będą chciały, i to uważam, że Stany to robią, to znaczy my mamy wrażenie, wy przede wszystkim to wiecie, że bez względu na to, czy rządzą republikanie, czy demokraci, mamy jakiś taki hardcore polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. I ja bym sobie zadał pytanie, ja bym to pytanie przeformułował. Czy są jakby, jaki jest ten twardy rdzeń chińskiej polityki międzynarodowej, gdyby nie rządziła komunistyczna partia Chin? Czy jest coś takiego? I czy Chiny są na tym etapie, kiedy byłyby w stanie długofalowo realizować jakieś swoje interesy międzynarodowe kosztem tych regulacji takich domestyk? I ostatnia reakcja na te strajki pokazuje, że nie. I to jest, uważam, główny hamulcowy tych wszystkich pomysłów, jakby podpieranych takimi no, wzniosłymi hasłami koegzystencji i harmonii. Dawid, powiem Ci, że bardzo mnie by korciło, żeby kontynuować tę dyskusję i zapytać Ciebie o współczesne Chiny, o Xi Jinpinga przede wszystkim, ale również Hu Jintao i poprzedników, bo to Deng Xiaopinga, bo to rozmawiając z Tobą, myślę, że Łukasz podzieli ten pogląd, ja sobie uświadamiam, jak wiele my musimy nadrobić w kontekście rozumienia chińskiej kultury strategicznej, ale nie nadrobić współcześnie, tylko jak głęboko należałoby sięgnąć i uzupełnić luki w wykształceniu w tym obszarze, bo my po prostu w sposób uproszczony, sprymitywizowany często postrzegamy po prostu działania chińskie, wciskamy je na siłę w nasze zachodnie teorie. Czasami udaje się, wyjaśniamy, ale niepewnie możemy prognozować, bo wyjaśniamy często niesłusznie. Mam nadzieję, to tak, że dasz się kiedyś jeszcze zaprosić na taką rozmowę, na jeden z tych tematów, bo to, ta nasza rozmowa to jest przyczynek tak naprawdę do taki popularyzatorski, do refleksji na ten temat i chyba i chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy jej słuchają nas, tak do tego podeszli, że warto studiować chińską filozofię, chińską myśl, nawet z takiego praktycznego powodu, żeby rozumieć współczesny świat i móc prognozować jego przemiany. Dawid, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają. Ja zapraszam tradycyjnie do subskrybowania, do pisania komentarzy z pytaniami, a nawet po prostu pisania komentarzy, bo to się przyczynia do tego, że materiał jest szerzej później oglądany. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.